Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Mazowsze – Wiadomości z regionu. A w tym wydaniu. Mazowsze to największe z polskich województw. Bogate w zabytki, nietuzinkowe muzea, malownicze krajobrazy i barwny folklor. Wakacje i nie tylko to doskonały czas, żeby poznać nasz piękny region. Dziś w specjalnym turystycznym wydaniu zajrzymy w najpiękniejsze zakątki województwa mazowieckiego. Będzie coś dla fanów błogiego lenistwa, jak i aktywnego wypoczynku. Podpowiemy, gdzie warto spędzić czas z rodziną, które miejsca zwiedzić, gdzie się wybrać na kajaki, a którędy na rowerze. Podróż po Mazowszu zaczniemy od Radomia, miasta położonego na południu województwa mazowieckiego w widłach Wisły i Pilicy. Oprócz nowo otwartego Muzeum Historii Radomia, można w Radomiu zobaczyć pracę nietuzinkowych artystów w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, ale też wybrać wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku i zajrzeć do malowniczego Muzeum Wsi Radomskiej. Położony wśród sielskiego krajobrazu na ponad 32 hektarach skansen, to aż 80 dawnych zabudowań wiejskich. Trzonem całego tego muzeum są zabytkowe budynki architektury głównie drewnianej, które są uzupełnione o ekspozycje stałe. Ekspozycje stałe, w których znajdują się zbiory, które gromadzimy już od 45 lat. Oprócz tego w muzeum można zobaczyć przepiękny kościół z Wolanowa, Kościół z 1749 roku. Tyle się tu dzieje, że na eksponatach nigdy nie osiada kurz. Życie toczy się tradycyjnym wiejskim rytmem. Uprawia się tu zboże i ziemniaki. Hoduje zwierzęta gospodarskie i lepi garnki. Cyklicznie odbywają się święto plonów i festiwal ziemniaka. Można wtedy spróbować regionalnych potraw, czy potańczyć na dechach przy akompaniamencie zespołów ludowych. Przez cały rok w skansenie odbywają się też lekcje muzealne. Na lekcjach dzieci mogą tkać, robić pisanki, ozdoby choinkowe, wypiekać bułeczki. Mamy tutaj piękny plac zabaw, na którym można zjeżdżać, huśtać się, ale jest też część edukacyjna. Jest tam mała chałupa, w której całe wyposażenie jest przystosowane do wzrostu dzieci. Mogą w niej pomieszkać. Niecałe pół godziny od Radomia możemy zanurzyć się w dzikie ostępy pradawnej puszczy, czyli Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Oprócz przepięknego lasu znajdziemy też niezliczone gatunki zwierząt w dolinach rzek Radomki i Zagoszczonki. Przez puszczę przebiega 9 szlaków pieszych i 9 ścieżek dydaktycznych. Dużą popularnością cieszy się ta prowadząca do Królewskich Źródeł, gdzie na polowania miał wybierać się sam Władysław Jagiełło. Przebiega tamtędy też 17 ścieżek rowerowych. Jedną z nich dotrzemy na skraj Parku Krajobrazowego do rezerwatu przyrody Okulny Łuk. Tu wśród specyficznej roślinności torfowiskowej i wodnej swoje siedlisko mają żółwie błotne. Odwiedzając puszczę, warto zajrzeć też do Pionek, gdzie można wypocząć nad stawem górnym. Turyści mogą skorzystać z niedawno zrewitalizowanego strzeżonego kąpieliska, piaszczystej plaży, wypożyczalni sprzętu wodnego oraz wyciągu nart wodnych. Udało się stworzyć taką przestrzeń, która zachwyca tych odwiedzających. Ja bardzo zachęcam do tego, aby ci, którzy nie widzieli tego, co się tu wydarzyło na stawie górnym w Pionkach, mieli okazję to zobaczyć. Plażowicze mogą skorzystać też z siłowni zewnętrznej. Można zrelaksować się przy tężni solnej czy zagrać w siatkówkę plażową. Dzieci uwielbiają zabawy na wodnym placu zabaw. Niegdyś stolica Polski i dawny gród Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Malowniczy Płock położony jest na Wzgórzu Tumskim u dorzecza Wisły. Najbardziej rozpoznawalnym elementem miasta jest Bazylika Katedralna i elementy Zamku Książąt Mazowieckich, w którym obecnie mieści się Muzeum Diecezjalne. W Bazylice Katedralnej możemy zobaczyć sarkofag dwóch władców Polski, Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Jest to oraz przeszło 15 książąt mazowieckich. Jest to największa nekropolia piastów w Polsce. Nieopodal bazyliki znajduje się Muzeum Mazowieckie, słynące z największych zbiorów secesji w Polsce i najnowszej ekspozycji poświęconej sztuce Art Deco. Zajrzeć również na Płocką Starówkę, gdzie przepiękny ratusz, bardzo duża i piękna fontanna Afrodyta, oraz wybrać się chociażby do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie siostra Faustyna Kowalska rozpoczynała swoją drogę miłosierdzia. Płock to również szeroka plaża, na której w okresie wakacyjnym co weekend odbywają się festiwale. Jest też jedyne w Europie molo na rzece oraz dla spragnionych sportowych atrakcji kąpielisko miejskie, czyli Zalew Sobótka.
pogoda piękna w Płocku, wzgórze Tumskie wspaniałe, także nic innego, tylko jeździć na rowerze, prawda, zwiedzać. Największą atrakcją na północ od Płocka jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. To 50 hektarów pól uprawnych czy ogrodów. To niezwykłe miejsce żyje podobnym klimatem, jakim żyła wieś wiele lat temu, co można zobaczyć w czasie cyklicznych imprez. Żeby zobaczyć całą zrekonstruowaną, przeniesioną wieś XIX-wieczną i zobaczyć, jak kiedyś mieszkańcy Mazowsza żyli, co robili, jak pracowali, co jedli. Niecałe 30 km od Płocka można podziwiać skansen osadnictwa nadwiślańskiego w Jączeminie i dowiedzieć się, kim byli zamieszkujący te tereny na przełomie XVIII i XIX wieku Olęczy. Jest to jedno z dwóch muzeów na wolnym powietrzu w Polsce poświęconych tematyce osadnictwa olenderskiego na Mazowszu oraz jedyne takie miejsce w regionie Mazowsza. Centralnym punktem skansenu jest dawny budynek dawnego kościoła ewangelicko-augsburskiego z 1935 roku. Skansen działa od 2018 roku i jest czynny przez cały rok. Ciechanów to nie tylko zabytkowy zamek, ale też wypoczynek nad wodą. Krubin to jedyny w okolicy miasta kompleks wodny składający się z aż 11 stawów. Jest tu przystań dla wodniaków, odkryty basen i piaszczysta plaża. Krubin położony jest około 3 km od Ciechanowa, ale z miasta prowadzi do niego ścieżka rowerowa. Dużym zainteresowaniem cieszą się także spływy kajakowe Łydynią, które nie należą jednak do najłatwiejszych. Z Ciechanowa do magicznej Opinogóry to tylko 9 minut jazdy samochodem. Znajduje się tu Muzeum Romantyzmu otoczone przepięknym parkiem. Są tu pamiątki po Zygmuncie Kraśnickim i jego rodzinie, eksponaty związane z romantyzmem z XIX wieku i szwoleżerami. To szczególnie ważne w roku romantyzmu polskiego. Szczególnie w tym roku chcielibyśmy zaprosić Państwa do zwiedzenia naszych ekspozycji stałych, do zapoznania się z sylwetką wieszcza Zygmunta Krasińskiego, wejścia do krypt, w których nasz poeta został pochowany. Muzeum otacza park krajobrazowy typu angielskiego o powierzchni aż 22 hektarów. Jest to także oficyna dworska i neogotycki pałacyk Krasińskich. A skoro mowa o zamkach, to warto wybrać się do sąsiedniego powiatu i Pułtuska. Znajduje się tu odrestaurowany 15-wieczny zamek biskupów płockich położony nad Narwią na skraju Puszczy Białej. Jest jednym z najstarszych zabytków północnego Mazowsza. Dziś znajduje się w nim trzygwiazdkowy hotel. Swoją siedzibę ma tu też Dom Polonii i Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Do zamku wiedzie most arkadowy. Turyści mogą zobaczyć wieżę widokową, urokliwą kaplicę świętej Marii Magdaleny, zbrojownię oraz kuźnię zamkową. Przyzamkowe obiekty znajdują się w dużym parku. Pułtusk jest nazywany Wenecją Mazowsza ze względu na kanały znajdujące się w mieście. Przy Domu Polonii działają przystań i stanica, w której można wypożyczyć kajaki, rowery wodne i łodzie motorowe. Ale największą wodną atrakcją są rejsy gondolami. Pułtuskie kąpielisko miejskie to plaża nad Narwią z widokiem na zamek. Jest też pole kamperowe. Czy wiedzą Państwo, że sochocińskie guziki z muszli wyławianych głównie z wkry wytwarzano już w XIX wieku? Sprzedawano je w Warszawie, Łodzi, Krakowie, a nawet w Petersburgu. W 2006 roku w Sochocinie powstała Izba Pamiątkowa Guzikarstwa. Ekspozycja składa się z dwóch części. Pierwsza, złożona z plansz i fotografii, prezentuje historię Sochocina. Druga to zaaranżowane wnętrze mieszkalne, w którym zrekonstruowano proces wytwarzania guzików metodą rzemieślniczą. Można zobaczyć bardzo ciekawe maszyny. Te z dawnych czasów i te już bardziej współczesne. Można zobaczyć guziki, z muszli oczywiście. Także jest co oglądać i serdecznie zapraszam. Kolekcje uzupełniają liczne pamiątki i fotografie pochodzące z rodzinnych archiwów. Bogactwo przyrody, tradycji i kultury. Tak jednym zdaniem możemy określić Kurpiowszczyznę. Nieodłącznym elementem zwiedzania dla tych, którzy zamierzają wybrać się na północ, jest Zagroda Kurpiowska w Kadzidle. Można tutaj zobaczyć, jak żyli Kurpie. Jest obejście gospodarskie, jest dom mieszkalny, spichlerz, stodoła, obora, kuźnia, olejarnia. No i miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy, jest sala, gdzie prowadzimy warsztaty kurpiowskie. Czyli uczymy robić kwiaty, wycinanki, pieczywo obrzędowe, ozdoby choinkowe. Wiele osób mówi jeszcze w gwarze, więc można także usłyszeć piękną gwarę kurpiowską. To właśnie tutaj od blisko 30 lat odbywa się wesele kurpiowskie. Największy i najstarszy w Polsce ogólnopolski festiwal obrzędów weselnych z inscenizacją tradycyjnego obrzędu ślubnego i zwyczajów weselnych na Kurpiowszczyźnie. Trzeci weekend czerwca, co roku w Kadzidle w Zagrodzie Kurpiowskiej. Bazię, tańcujemy, śpiewamy, gramy i radujemy się.
20 minut autem od Kadzidła mieści się kurpiowska kraina nad Zalewem Wykrot na styku Mazowsza, Mazur i Podlasia. To hotel, kompleks turystyczno-rekreacyjny i strzeżone pole kamperowe. Aktywny wypoczynek na terenie ośrodka zapewni wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz rowerów górskich, a także ścianka wspinaczkowa, korty tenisowe i boiska sportowe. Ze względu na niski stan wody, Zalew zapewne przypadnie do gustu rodzinom z dziećmi. Dodatkowymi atrakcjami dla najmłodszych są place zabaw oraz salka gier. Niecałe 100 km od Warszawy znajduje się miejsce dla szukających wytchnienia, bogate w tereny zielone i dla miłośników historii. Podróż po regionie siedleckim, bo o nim mowa, zaczynamy od Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. To jedno z niewielu miejsc w Polsce, w którym można poznać ziemiańskie życie przełomu XIX i XX wieku. Wizytówkami muzeum są klasycystyczny murowany dwór i oficyna, a także otaczający je park ze stawem oraz stuletni sad. Mamy do zaoferowania nietypową usługę jak na muzea, czyli miejsca noclegowe, gdzie możemy tutaj spędzić przyjemnie czas na terenie muzeum. Na stawie można popływać łódką bądź rowerem wodnym. Jeżeli chodzi o spędzanie aktywnie wolnego czasu, to również możemy tutaj wypożyczyć rowery do przemieszczania się po okolicy. W dworku można zwiedzać zabytkowe wnętrza, między innymi kancelarię dworską, pokój pani domu, sypialnię czy jadalnię. Kolejnym przystankiem na mapie ziemi siedleckiej jest zamek w Liwie. Jego początki sięgają pierwszej połowy XV wieku. Samo miejsce jest wyjątkowe, ponieważ to tutaj właśnie mieściła się granica z Litwą. Rzeka Liwiec, która płynie o podnóże zamku, była tym miejscem właśnie granicznym. To zamek obronny, który został wybudowany na szlaku handlowym do Wilna, więc miejsce strategiczne przez wiele wieków, gdzie rządziły wspaniałe kobiety, księżna Anna Mazowiecka z Radziwiłłów. Zespół zamkowy składa się z wieży i murów pozostałych z obronnego zamku gotyckiego zniszczonego podczas potopu szwedzkiego i wojny północnej. Od 1963 roku jest siedzibą Muzeum Zbrojowni, która prezentuje militaria z całego świata. Jest to przekrojowa kolekcja, która pokazuje rozwój broni palnej i przynajmniej częściowo broni białej od epoki średniowiecza, od momentu, kiedy broń palna została wynaleziona w Europie, od połowy powiedzmy XIV wieku. Dla tych, którzy od historii wolą aktywny wypoczynek, Zalew nad Muchawką, czyli 40-hektarowy zalew z plażą i ścieżką pieszo-rowerową. Miejsce popularne wśród miłośników kajakarstwa, wędkowania i pływania. W okolicach Warszawy znajdziemy wiele ciekawych miejsc dla najmłodszych i trochę starszych. Jednym z nich jest Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. W muzeum można nie tylko zobaczyć ponad 200 niezwykłych okazów wąskotorowego taboru, ale również przejechać się jednym i niepowtarzalnym pociągiem retro. Przede wszystkim mamy tutaj największy zespół taboru wąskotorowego w Polsce. Niektórzy mówią, że największy w Europie, 226 pojazdów znajduje się tutaj na terenie naszej placówki. Wycieczka pociągiem retro, czyli takim zabytkowym składem, czasem prowadzonym przez parowóz, jedyny czynny parowóz na Mazowszu. Również wagony, którymi tutaj pasażerowie nasi podróżują, są to wagony historyczne, produkcji polskiej z lat 50. Oprócz tego oczywiście mamy różne wystawy stałe, czasowe. Poznawanie historii dawnej osady przemysłowej najlepiej rozpocząć w Muzeum Liniarstwa, które powstało w jednym z budynków pofabrycznych w Żyrardowie. Dziś można tu obejrzeć kilkadziesiąt zabytkowych maszyn, dzięki którym można wyobrazić sobie, a nawet spróbować wyprodukować len czy inne tkaniny. Kiedy turysta wchodzi, jakby przekracza próg Muzeum Liniarstwa, to nie myśli i nie widzi tego, że jest w muzeum, tylko jakby wchodził do jeszcze nawet i działającej żywej fabryki. Rzeczą najważniejszą jest park maszyn, park krosien żakardowych, które do dzisiaj funkcjonują. Muzeum Liniarstwa ma bardzo, bardzo szeroką ofertę warsztatów, różnego rodzaju warsztatów i spotkań. Są to warsztaty z projektowania, Industrialna Fabryka Talentów, wiele, wiele innych. Gości Centrum Folkloru Polskiego Karolin w Otrębusach wita umieszczony nad wejściem pierwszy wers pieśni Wincentego Pola Piękna nasza Polska cała. A króciutka fraza z bocznej ściany wyjaśnia, do jakiego miejsca trafił turysta. Folklor polski w muzyce, śpiewie, tańcu, stroju.
Na miejscu oczywiście można pooglądać, posłuchać samego zespołu Mazowsze. Można zobaczyć charakterystyczne elementy dla kultury ludowej poszczególnych regionów Polski, ale organizujemy też tutaj na miejscu warsztaty taneczne, warsztaty wokalne, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty rodzinne dla rodzin, gdzie opowiadamy i o zespole, i o kulturze ludowej. Mam nadzieję, że tym wydaniem programu zainspirowaliśmy Państwa do bliższego poznania naszego pięknego województwa. Do zobaczenia za tydzień.